Interkomy to jest generalnie rzecz, która coraz częściej występuje wśród motocyklistów. I przez długi czas unikałem tego tematu, po prostu może dlatego, że nie jeździłem jakoś specjalnie w grupie. I w tym roku, a w zasadzie pod koniec zeszłego roku, trafiły do moich rąk 3 interkomy od Senny. Więc w tym odcinku opowiemy Wam o nowym modelu 30K, modelu 20S oraz podstawowym modelu SMH5FM, czyli takim z wbudowanym radiem. Mógłbym Wam przeczytać specyfikację techniczną tych sprzętów. Niewiele by Wam to dało, bo w każdym z nich mamy zaawansowany mikrofon, redukcję szumów, specjalne słuchawki, sterowanie za pomocą pilota i różne zasięgi. I tym się właśnie te zestawy od siebie będą różniły. Sposobem na przykład montażu, akcesoriami, które mamy w pudełku. I między na przykład tym najtańszym, a tym najdroższym to również zestawem słuchawkowym czy mikrofonami. Tutaj podstawowy model, czyli SMH5, występuje w wersji zwykłej oraz w wersji FM, czyli z radiem możemy tutaj też słuchać muzyki z naszego telefonu. I taki model zaczyna się od około 500 zł z groszem. Ten nasz z radiem jest troszeczkę droższy i kosztuje detalicznie 639 zł. Jest on dosyć podstawowym modelem Senny i on ma na przykład możliwość rozmawiania z 4 osobami naraz. Ma coś takiego jak noise control. To nie jest jeszcze redukcja szumów, ale ma taki system wyciszający ten hałas. I oczywistą rzeczą jest, że tutaj zarówno mikrofon, jak i słuchawki będą słabsze niż w tych najdroższych wersjach. Tak samo zasięg. To jest jakby oczywista oczywistość. Ale to też nie jest tak, że kiedy będziemy jeździli w tym zestawie, to nic nie będziemy słyszeli, albo niewiele będziemy słyszeli z telefonu, z radia, czy jak ktoś do nas rozmawia. To nie jest tak. Dopiero kiedy zaczniemy jeździć w tym zestawie, stwierdzimy, że w sumie spoko, nie? Po co kupować droższy, skoro te opcje, które tutaj mamy, są podstawowe, ale jakby w zupełności wystarczają. To, do czego musimy dopłacić, to są rozszerzone opcje i dopiero kiedy przesiądziemy się na wyższy model i też najlepiej w bardziej wyciszonym kasku, tak jak na przykład ten Kaberg, to dopiero wtedy poczujemy, że faktycznie tutaj jakość dźwięku jest dużo lepsza. Mikrofon też bardzo fajnie przekazuje nas, lepiej po prostu słychać. Zasięgi są trzykrotnie większe i możemy połączyć się nie z 4, a na przykład 16 osobami i do tego jeszcze możemy robić 3 rzeczy naraz, w sensie Senna może robić 3 rzeczy naraz, czyli na przykład przekazywać nam informacje z GPS-a, możemy słuchać sobie muzyki z telefonu i jeszcze nadal jakby rozmawiać za pomocą interkomu. I to jest właśnie w tych droższych modelach. Natomiast nawet ten podstawowy model, jeżeli nie jeździmy w dużej grupie, to jest wystarczający. I jest jakościowo jest po prostu ok. Natomiast przechodząc do tego, co tygryski lubią najbardziej, czyli też tych bardziej zaawansowanych interkomów, czyli jeżeli jeździmy w grupie, zdarza nam się po prostu jeździć w grupie większej niż 4 osoby, albo chcemy po prostu mieć troszkę bardziej zaawansowany sprzęt z większym zasięgiem. O, na przykład może nie jeździmy w dużej grupie, ale jest dla nas zasięg ważny, bo tutaj mamy zasięg teoretyczny na pustej przestrzeni 700 metrów. Tutaj natomiast zasięg teoretyczny według producenta wynosi 2 km. My to sprawdziliśmy, wprawdzie nie w warunkach laboratoryjnych, tylko po prostu w zwykłej trasie, czyli tak jak Wy będziecie to ewentualnie użytkować. I na drodze, takiej długiej, długiej drodze, ponad kilometr nam wyszedł, kiedy zasięg zaczynał się rwać. I to urwał się, prawdę mówiąc, dopiero wtedy, kiedy osoba jadąca przede mną zniknęła za pagórkiem. On wjechał na pagórek i zniknął za nim. I wtedy zasięg się urwał. I to nie było też tak, że go słyszałem coraz gorzej, bo ja go słyszałem cały czas tak samo. Tylko w pewnym momencie po prostu pszt, zniknął. Ja słyszałem takie tyt, 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 że on nadal jest w zasięgu interkomu, ale zasięg jest zbyt słaby, abyśmy mogli w tym momencie rozmawiać. I jak tylko zbliżyliśmy się z powrotem na odpowiednią odległość, to się ze sobą same automatycznie znowu sparowały, połączyły. Znów mogliśmy rozmawiać. Myślę, że spokojnie około kilometra, nawet kilometra z hakiem możemy przyjąć, jeśli chodzi o zasięg. Ta odległość jest na tyle duża, że żadna osoba z grupy nie powinna się zgubić, zniknąć. A jeżeli tak się stanie, to będziemy słyszeli po prostu, że jedna z osób jest poza zasięgiem i interkom go szuka, będzie próbował się z nim za chwilę znowu połączyć. Jak tylko znów będzie w zasięgu. To, czego wcześniej nie doceniałem, nie znałem po prostu, czyli jazda w grupie i rozmowa podczas jazdy w grupie. To się okazało totalnym kosmosem. Pierwszy raz jak jechałem z kumplem i akurat dla niego też to był pierwszy raz, kiedy miał interkom. Okazało się totalną przygodą z dwóch powodów. Po pierwsze, tu udało nam się mega wyluzować. To nie była taka zwykła jazda motocyklami, która są stresowująca. Tutaj mogliśmy sobie po prostu pogadać, wykorzystać ten czas. Mega fajna rzecz, lepsza dla mnie niż jazda i słuchanie muzyki. I gdyby nie fakt, że właśnie wtedy nastąpiła druga część przygody, czyli coś wielkiego przebiło mi chłodnicę, pomimo osłony na chłodnicy.
i powrót zamiast 1,5 godziny trwał 4 godziny i dotarliśmy już późną nocą, kiedy było bardzo, bardzo, bardzo chłodno, parowało wszystko, dzikie zwierzęta biegały. Jak kumpel wracał po drodze, to mówi, że jeszcze takie karawany dzików nie widział. To mi trochę popsuło humor, ale ogólnie sama wycieczka była genialna i powrót z interkomem też był niezły, bo cały czas po prostu mogliśmy się informować, co się dzieje. Także interkom, jazda w grupie, dla mnie zupełnie nowe przeżycie. Testujemy to przez cały ten rok i jestem z tego mega, mega zadowolony. Jakość samych rozmów w przypadku 30K i 20S jest taka, że jeżeli rozmawiamy na radio, czyli połączymy interkomy, sparujemy i rozmawiamy ze sobą, to nie było prędkości, a jeżdżę cały czas na nakedzie, przypominam, w której nie słyszałbym swojego rozmówcy lub rozmówca nie słyszałby mnie. Oczywiście nie jeździłem po 200 km na godzinę, ale były momenty, kiedy wyprzedzaliśmy kolumnę pojazdów. Oczywiście wokół Jeleniej Góry jest pełno niemieckich autostrad, więc rozwijaliśmy prędkość 170 km na godzinę, a pomimo to nadal mogliśmy swobodnie rozmawiać. Natomiast w momencie, kiedy zaczniemy rozmowę telefoniczną, czyli interkom przez Bluetooth łączy się z telefonem, rozmawiamy sobie na sieci telefonicznej, tutaj już odczułem różnicę i być może jest to kwestia akurat zasięgu, który osiągałem, albo faktu, że z niewiadomych mi przyczyn nie mogę pobrać aktualizacji do Seny i to jest akurat trochę upierdliwe, bo najfajniejszą rzeczą by było po prostu, gdyby nasz interkom połączył się przez Bluetooth z telefonem i za pomocą internetu w telefonie pobrał sobie przez odpowiednią aplikację aktualizację do naszego urządzenia. Tak to powinno wyglądać, jak dla mnie. Natomiast musimy podłączyć nasz interkom za pomocą kabelka USB do komputera, ściągnąć odpowiedni program na komputer i wtedy zaktualizować oprogramowanie do nowszej wersji. I nie wiem dlaczego akurat nie udało mi się to zrobić, mimo że 3 razy próbowałem. Faktycznie te rozmowy telefoniczne są słabsze, ale to odczuwałem w zasadzie głównie na modelu 30K i myślę, że aktualizacja rozwiąże ten problem. Bateria to też jest ważny aspekt każdego interkomu. Ten nasz podstawowy model całkiem nieźle trzyma na baterii do 7 godzin rozmów przez Bluetooth. Czyli całkiem nieźle, natomiast najwyższe modele to już są naprawdę King Kongi, bo tutaj producent podaje do 13 godzin rozmów. Lub w technologii Mesh, też jest taka technologia i tej technologii akurat nie miałem okazji wypróbować, ale generalnie chodzi o to, że jakby jesteśmy podłączeni cały czas i jeżeli w okolicy 2 km są inni zmeszowani z nami, to po prostu automatycznie te interkomy się łączą, to wówczas czas pracy na baterii spada do 8 godzin. Natomiast w praktyce te 13 godzin pracy w normalnym trybie sprawia, że w zasadzie ciężko go rozładować w jeden dzień. Ja go używałem 3 dni pod rząd, po ileś tam godzin, raz rozmowy na interkomie, raz po prostu słuchałem sobie muzyki, bo gdzieś tam jechałem pozałatwiać jakieś swoje sprawy. Nie udało mi się go rozładować, dopiero pod koniec 3. dnia włączyłem go do ładowania. Tak samo, jeżeli chodzi o czas czuwania. Pomimo tego, że czuwał tam tydzień, 1,5 tygodnia, to i tak miał jeszcze ponad 90% na baterii. I też kwestia ładowania jest bardzo fajna, bo te droższe interkomy wspierają szybkie ładowanie, czyli na przykład w 20 minut jesteśmy go w stanie naładować na 5 godzin pracy. A naładowanie do pełna zajmuje około 1,5 godziny. Pewnie większość z Was zastanawia się nad montażem takich interkomów, boi się tego, czy sobie poradzą z tym. A mi zamontowanie interkomu po raz pierwszy na stałe do tego kasku, znaczy na stałe, w każdej chwili możemy to odczepić sobie, tak głównie do tego kasku, zajęło 30 minut, bo trzeba jeszcze całą wyściółkę z naszego kasku wyciągnąć i tak dalej. I przygotowywałem się do tego psychicznie, mentalnie, ze 3 miesiące nie chciało mi się tego zrobić i żałuję, że nie chciało mi się tego zrobić, bo jakbym wiedział, jak fajnie się jeździ i rozmawia w grupie, to bym to zrobił pewnie dużo szybciej. Natomiast wcale to nie jest straszne. W przypadku Seny bardzo często w pudełku dostajemy aż 2 mikrofony, na różnych pałąkach i tutaj chodzi o długość, elastyczność. Ja akurat mam chyba ten krótszy zestaw albo dłuższy, w każdym razie na elastycznym pałąku i bardzo, bardzo sobie to chwalę, po prostu fajnie to działa. W zależności od kasku możemy to za pomocą klipsu zamontować albo na przykład za pomocą dwustronnych naklejek 3M, jeżeli akurat nie da się na klipsie tego zamontować, więc naprawdę jeśli chodzi o montaż, to tego bym się nie bał. Każdy jest w stanie sobie z tym poradzić, wystarczy pół godziny czasu wolnego i komputer albo telefon z internetem i ewentualnie jakiś śrubokrąt, jeżeli będziemy potrzebowali, aby rozmontować niektóre elementy naszego kasku. I to tyle. Czy warto było tak długo czekać z tym materiałem? Zdecydowanie nie. Czy warto mieć interkom, jeżeli jeździmy w grupie? Zdecydowanie tak. Jeżeli lubimy słuchać muzyki na słuchawkach i męczą nas takie zwykłe słuchawki douszne, nawet na Bluetooth, no to jest genialna sprawa. I wszystkim osobom, które jeżdżą w grupie, to takie interkomy polecam. Jeśli chodzi o ceny, to tak jak wspominałem,
Cena za podstawową cenę wynosi około 500 zł do 600 z groszem, jeżeli chcemy mieć z radiem. Dodatkowo za wersję 20S musimy zapłacić około 1099 zł, natomiast wersja 30K kosztuje 1260 zł. Napiszcie, co dla Was jest ważne, jeżeli chodzi o używanie interkomów, jakich interkomów używacie i jakie mieliście najciekawsze przygody przy używaniu interkomów. Nie wiem, czy na przykład ciekawsze przygody niż moja chłodnica na pewno się znajdą. Także czekamy na takie komentarze i widzimy się już wkrótce w kolejnych materiałach.